Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, hydrofobic coat, carwalks, odda, wida, wosk. Jak przy powłoce już wiesz, że miałem przyjemność poznać właściciela marki, cudowny zapach, bardzo przyjemny. Wosk, z tego co Dawid mówił, dociera się po 5 minutach. O, zaczyna się, kurde, panel nieprzygotowany, nie było korekty, umyty. Dekontaminacja, odtłuszczony i już. Dlaczego? Bo nie mam czasu. Chcę zobaczyć, jak będzie skurczybyk. Wow. Patrz, ile go nabrałem. Za dużo. Dobra, słuchaj, zakładam taki dziwny tłuścioch. O, przesadziłem chyba z ilością. No zobaczymy. Zakładam GoPro i lecimy z tematem. Na GoPro 11 minut, więc muszę się wyrobić. Bardzo tłuściutki, widzisz to? No, naprawdę. Tłuścioch. Nabrałem go bardzo dużo. Drzwi i lecimy. Zobaczmy. Aplikacja. Spoko. O, wydajność. Spoko. Nie, no, bardzo ładnie. Fajnie się aplikuje. Najpierw polecimy. Oczywiście. Okrężnie. Później polecimy wzdłużnie, żeby mieć pewność, że wszędzie siedzi. No i tak chyba trzeba, bo wtedy się wyrównuje. Ogólnie dobrze właśnie woski tak w ten sposób rozprowadzić. Nieważne jaki by nie był. O, widzisz? I teraz dopiero czuję, że tak go równo fajnie rozprowadziłem. Elegancko. No dobra, to co? Ja włączam stoper, 5 minut i zobaczymy, jak to cudo będzie się docierać. Jak na razie siedzi. 4,50. No, to co? Klasyczna mikrofibra, zobaczymy, jak to pójdzie. Pierwsze co, robimy test palucha. No tak. Wow. Słuchaj. Już. No, po wszystkim, słuchaj. Te zymule się tak nie docierają. Niektóre. Patrz, co się dzieje. Obłęd. Rewelacja. Panie. I połysk. Rewelacja. Za grubą fibrę wziąłem. Słuchaj, panel nieprzygotowany, a błyszczy się cudownie. Fantastyczny wosk. Wow. I śliskość. Jo. Słuchaj, nie wiem po co ja te fibry przygotowałem. Widziałeś to? Po prostu przetarłem. To tak wyglądało, o, może tak. To tak wyglądało, jakbym zebrał kurz. O, i już. Przejadę jeszcze tak dla zasady, żeby nie było, że jest tak cudownie. Ale tragedia, ale dramat. Nie no, rewelacja, naprawdę super. Coś pięknego. Słuchaj, i to było widać, że on przysechł, przeciągnąłem paluszkiem, że został taki pył. Bomba. Bomba. Połysk? Bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny połysk. I tu ewidentnie idziemy bardziej w połysk niż w przyciemnienie. Super wosk, kurde. Upsa. Nie ma o czym mówić, nie ma na co narzekać. Kurde, słaby temat. Ja tu się szykowałem na jakąś przeprawę. Rewelacja. Słuchaj, zapach, konsystencja, aplikacja, docieranie. Tu się nie ma do czego przyczepić. Ten zapach, on jest troszeczkę tam gdzieś chemiczny, ale jest spoko. Ja pierdzielę. Brzytwa, naprawdę. Widziałeś to? Pył
ta fibra to w ogóle się jakby nie uzupełniła. Ja nie wiem, po co takiego tłuściocha brałem. Kurde, gazetą bym to dotarł. Naprawdę, coś niebywałego. Fajny połysk i co lepsze, fajna śliskość. Kurde. Słuchaj, nie wiem ile kosztuje, nie mam pojęcia. Idioto odporny wosk. Aplikujesz, 5 minutek, zbierasz pył, znikasz. Już. Czyli co? Aplikujesz na całe auto i później wracasz i sobie docierasz. Albo ewentualnie jedną stronę, przepraszam, całe. Jedną stronę. Zaczynasz, pyk, wracasz, docierasz, znikasz. Kurde, rewelacja. Coś pięknego. Standardowo, słuchaj, będę chciał ci tak, pokazać połysk. W propozycji filmu będzie... tak, w propozycji filmu. Będę chciał ci pokazać połysk na zewnątrz, jak się uda w słoneczku. Również kropelki, a kurczę, może tak, inaczej, właśnie, w propozycji filmu będę chciał ci pokazać tak, cropling, będę chciał ci pokazać uderzenie w słoneczku i będę chciał ci pokazać też test trwałości. Jeżeli nie będzie tam testu trwałości, to będzie za dzień lub dwa. Tak naprawdę bardzo fajny, bardzo przyjemny, idiotoodporny wosk. Naprawdę. Tutaj jeżeli chodzi o docieranie, no to najwyższy level. 5 minut czekasz i zbierasz pył. I to jest już. Ta mikrofibra nie miała co robić. Gazetą bym to zrobił. Także kurczę, coś pięknego. Dzięki za obejrzenie. A i tutaj dzięki Dawid za wypożyczenie, można powiedzieć, wosku. Żebym sobie mógł go liznąć na panel. I rzeczywiście, tak jak mówiłeś, 5 minut i po temacie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!